Szanowni Państwo, dzisiaj Najwyższa Izba Kontroli opublikowała raport z planowania i przebiegu inwestycji wodokanału przez Mierzeję. Raport jest druzgoczący dla rządu i dla Urzędu Morskiego. Z raportu wynika, że w trakcie realizacji inwestycji łamano procedury prawne, łamano procedury budżetowe, że do inwestycji dopisywano zadania, które nie są związane z inwestycją, między innymi pogłębiarki, budowa mostu czy budowa ścianek wodoszczelnych, które mają znaczenie przeciwpowodziowe, a nie związane z budową kanału, że w końcu nie realizowano, czy nie zrealizowano założeń tej ustawy, czyli połączenia portów Elblągu z Bałtykiem. Szanowni Państwo, całkowicie zgadzam się z ustaleniami Najwyższej Izby Kontroli. Mało tego, 7 lipca złożyłem do Najwyższej Izby Kontroli doniesienie w tej sprawie i prośbę właśnie o zbadanie sposobu realizowania inwestycji budowy kanału przez Mierzeję i podstaw, na jakich rząd wykluczył z tej inwestycji port Elbląg. Całkowicie powoduje, że ta inwestycja jest nieopłacalna, ekonomicznie nie spełnia swojego celu. Także mam nadzieję, że za działaniami NIK-u pójdą działania prokuratora i że osoby odpowiedzialne za taki tryb realizacji tej inwestycji, za podejmowane decyzje, odpowiedzą za to przed sądem. I też, przepraszam, i też dodam, że ja mam przygotowany wniosek do prokuratury dotyczący tej sprawy zaniechania realizacji celów, które były przeznaczone dla tej inwestycji, czyli właśnie zbudowania tej drogi wodnej, która połączy port Elbląg z Bałtykiem. Czekam tylko na to, aż prokuratorem przestanie być pan Ziobro i jednocześnie ministrem sprawiedliwości i ta moje doniesienie spowoduje działanie i postawienie przed sądem osób odpowiedzialnych z Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, czy dzisiejszego Ministerstwa Infrastruktury oraz Urzędu Morskiego. Także działania Najwyższej Izby Kontroli i działania moje są całkowite zbieżne. Szanowni Państwo, ja przypomnę, że to nie do końca ma związek z sensem budowy tej inwestycji, bo w trakcie tych działań, i tego dotyczy między innymi moje doniesienie, zmieniono cel budowy kanału przedmierzenia. Ustawie o budowie tej drogi wodnej wyeliminowano całkowicie cel transportowy. Ta inwestycja, o której powszechnie wiadomo, że ma połączyć port w Elblągu, nie ma w swoich założeniach zbudowania połączenia drogi wodnej, portu w Elblągu czy portu jakiegokolwiek z Bałtykiem. I nie ma tam celu transportowego. To jest cel militarny, cel związany z bezpieczeństwem państwa. I taki de facto jest realizowany, a cel uchwały rządowej z 2016 roku polegał na tym, aby zbudować drogę wodną, która połączy port w Elblągu z Bałtykiem. I to także będzie wymagało doniesienia, rozpatrywania przez prokuraturę. A ten cel, o którym mówimy i który dotyczy tej inwestycji i który miał być realizowany i był realizowany przez rządy PO-PSL przez 8 lat, jest jak najbardziej zasadny. Tylko żeby ocenić sens tej inwestycji i jej realizację, to trzeba właśnie zastanowić się, czemu ona miała służyć. Ona miała między innymi służyć temu, aby mniejsze jednostki nie były rozładowywane w Gdańsku i uwolnić część portową w Gdańsku, część, która jest dostępna dla statków o zanurzeniu 8 metrów i ładowności kilkudziesięciu ton, aby port w Gdańsku mógł je obsługiwać, a te jednostki przejął port Elblągu. I ta inwestycja, jeżeli będzie wykonana, to takie zadania będzie pełniła. I te badania NIK-u i to, co NIK ustalił, nie zmienia faktu, że jeżeli wydano na to pieniądze 2 miliardy złotych, inna sprawa, czy wszystkie pieniądze są uzasadnione, ale tym niech się martwi prokurator. Ale jeżeli wydano 2 miliardy złotych, to aby ją dokończyć i wydać 70 milionów złotych, to trzeba to po prostu zrobić.
i ta inwestycja musi funkcjonować i Donald Tusk, będąc w Elblągu, o tym mówił, że tą inwestycję trzeba dokończyć, rozliczyć tych, którzy ją źle realizowali i zrealizować cel, który miał być do osiągnięcia. Czyli cel, który dotyczy funkcjonowania portu w Gdańsku, aby portowi Gdańsku umożliwić dojście do tych 100 milionów ton przeładunków i otworzyć port w Elblągu na możliwość obsługi statków morskich. Jestem przekonany, że bardzo szybko ta inwestycja zostanie dokończona. Tego, co dzisiaj jeszcze nie wiemy i co myślę, że ustali prokuratura, to co jeszcze się kryje w dokumentach, co jeszcze się kryje w realizacji tej inwestycji. Czy wykonawcy tej inwestycji do dotychczasowych etapów mają za wszystkie prace zapłacone, czy jeszcze nie są tam jakieś ukryte rzeczy, które wymagają jakichś pieniędzy. Pewnie będzie to dla prokuratury kolejne zadanie, ale będzie też problemem dla Elbląga, bo jeżeli okaże się, że nie brakuje na dokończenie tej inwestycji 70 czy 150 milionów złotych, to rodzi kolejne pytanie. Jeżeli na stole przyszłego premiera pojawią się takie informacje zewsząd, że nie są zapłacone jakieś należności ze strony rządu, a wiemy, że nie są, bo firmy elbląskie także, które realizowały zlecenia rządowe, nie mają za wszystkie zapłacone. Jeżeli w inwestycjach rządowych są ukryte koszty niepopłacone, to nagle może się okazać, że premier będzie miał całe biurko zawalone podobnymi problemami i nie wiadomo skąd on te pieniądze weźmie. I to jest realne zagrożenie dla szybkości wykonania tej inwestycji, czy zakończenia rzeczywiście tej inwestycji z końcem 2024 roku. Mam nadzieję, że już takich ukrytych rzeczy, czy takich prezentów PiS dla nas nie przygotował. Okej. Okay.